Witajcie kochani, witajcie w dzisiejszym filmie. Pokażę wam, jak podpinamy nasz keyboard do komputera, żeby go nagrać. Jak już mówiłem wcześniej, najlepiej zrobić to posiadając interfejs audio albo mikser, który posiada wejścia i można go podłączyć pod USB do komputera. To są dwie możliwości, które możemy wykonać, czyli najpierw interfejs audio, potem dokonujemy to przez podpięcie do miksera. Ja te dwie drogi wam pokażę. Jeśli mamy interfejs audio, który ma dwa wejścia, to możemy zrobić to w sposób taki, że z keyboardu wychodzimy, moi drodzy. Ja tutaj mam akurat Yamaha PSR S670, ale wszystko zależy od tego, jakie mamy wyjścia. To jest najważniejsze, moi drodzy. Bo jak możemy podłączyć ten keyboard do komputera? Otóż tak, mamy tutaj wyjścia, moi drodzy, jedno i drugie. I do tych wyjść podłączymy sobie kable. Ja mam kable jackowe kable, kochani. Które podpinamy sobie, moi drodzy, do tychże wyjść. I to już jest pierwszy element setupu, tak? Wychodzimy z instrumentu. Pamiętajmy, że tor sygnałowy zawsze jest taki, że wychodzimy ze źródła, w tym momencie keyboard jest naszym źródłem i wchodzimy do interfejsu, co za chwileczkę wam oczywiście pokażę. To jest jeden sposób wyjścia z tego akurat instrumentu. Kolejnym sposobem wyjścia z tego instrumentu jest wyjście przez gniazdo słuchawkowe. Ale tutaj pojawia się problem. Ponieważ jest to gniazdo stereofoniczne i w momencie, kiedy mamy wejść w interfejs audio kablami dwoma mono, moi drodzy, to musimy użyć tak zwanego kabla. Po jednej stronie jest jack stereo, a po drugiej dwa jacki mono. I wtedy wychodzimy gniazdem słuchawkowym, czyli tym tutaj, prawda? I wchodzimy sobie dwoma kablami do interfejsu audio. I wtedy nasz instrument zostanie zarejestrowany w stereo, moi drodzy, bo będziemy mieć kanał lewy, kanał prawy. Bardzo fajnie. I tak by to wyglądało, jeśli chodzi o ten instrument, oczywiście. Pomijam tutaj kwestię MIDI, bo o tym nie rozmawiamy. Chcemy nagrać ten instrument. I w tym momencie tutaj nasza rola się kończy, czyli wpinamy sobie tutaj dwa kable. Tak. Co w momencie kiedy, bo większość moich widzów, z tego co zauważyłem, ma keyboardy troszeczkę starsze albo keyboardy, które są prostsze w swojej tutaj w swojej konstrukcji i macie wyjścia słuchawkowe na mały jack. Co wtedy można zrobić? Wtedy można też wyjść kablem, tylko nie będzie to duży jack, tylko jack mały i potrzebujecie wtedy kabla jack mały na dwa jacki mono po prostu. Pytanie jest takie, bo można sobie oczywiście taki kabel zrobić. Natomiast najprościej zrobić taki kabel. Natomiast jeśli nie mamy takiej możliwości, bo zazwyczaj albo są takie kable najbardziej popularne, kabel jeden jack stereo na dwa mono, duże kable takie kupimy. Chyba że dostaniemy też małe jacki, no to też, ale najważniejsze jest to, że po jednej stronie, jak macie małego jacka tutaj,
to musi być mały jack stereo na dwa duże jacki mono, ponieważ takie będziemy mieć w interfejsach. W interfejsach nie mamy małych jacków, moi drodzy. Tego się nie stosuje w interfejsach. Dlatego potrzebujemy dwa jacki mono duże, a po drugiej stronie ten właśnie jack mały, bo jak mamy małe wejście, jak mamy na jack mały wyjście słuchawkowe, no to wiadomo, że tak będziemy to podłączać. I teraz tak, można oczywiście użyć przejściówki, jednak jest to troszeczkę stratne, bo te przejściówki bywają różne i naprawdę czasami mnóstwo jest z tym kłopotu, więc polecam sobie taki kabel sprawić, jak właśnie potrzebujecie. Czy potrzebujecie duży jack na dwa, duży jack stereo na dwa mono, czy potrzebujecie mały jack stereo na dwa duże jacki mono, to wszystko zależy od waszej sytuacji. Od waszej sytuacji zależy, jak to będzie. Tak jest z keyboardem, moi drodzy. Z syntezatorem jest podobnie, z tym, że na przykład ja używam Korga Crossa 2, to wiecie, z kanału. Ja mam takie same wyjścia w Korgu Crossie. Takie same wyjścia mam. I mogę oczywiście z tych wyjść sobie też nagrać, bo mam po bardzo podobnie jest skonstruowane, jeśli chodzi o wyjścia i sposób nagrywania. Natomiast mogę też wyjść w Korgu wyjściem słuchawkowym i też to nagrać, tylko wtedy będę potrzebował właśnie tego małego jacka, bo tam wyjście słuchawkowe jest na mały jack, moi drodzy. Dla mnie jest to lekkie zaskoczenie, ale okej. Ale, moi drodzy, spotkacie się w wielu syntezatorach też. W keyboardach się z tym nie spotkałem. Może jakieś wyższe modele mają, ja się nie spotkałem. Jeśli spotkaliście się w jakichś, to napiszcie oczywiście w komentarzach. Jeśli w syntezatorach niektórych mamy wyjścia na cincze, moi drodzy. Czyli w tym momencie takie kable, mamy oczywiście też w niektórych tych naprawdę zaawansowanych, mamy oczywiście takie wyjścia, ale mamy też na cincze. Tego nie pokażę wam, bo nie mam instrumentu takiego, który by miał takie wyjścia. Ale co to nam daje? Nam daje to, że będziemy mogli też wyjść z kablem cinchowym, prawda? Wychodzimy kablami, tak jak jackowymi, tylko podłączamy kable cinch na cinch. Ale znowu, po drugiej stronie czeka nas niespodzianka, bo tu wychodzimy cinchami, ale do interfejsu znowu wchodzimy dużymi jackami, moi drodzy. I tu musimy się znowu uzbroić w cierpliwość i właśnie takie kable sobie sprawić, jakie potrzebujemy. Najczęściej, moi drodzy, są to kable cinch na duży jack mono. Jack mono na jack mono, duży. Albo w tej konfiguracji, kiedy możemy nagrywać tylko z wyjścia słuchawkowego, to duży jack stereo na dwa jacki mono duże, albo mały jack stereo na dwa jacki mono duże. To są najczęściej kable, które się stosuje, żeby nagrać wasze wykonanie po prostu na komputer. Za chwileczkę pokażę wam właśnie podpięcie do interfejsu i oczywiście zobaczymy, jak to będzie w praktyce wyglądało w programie do nagrywania, moi drodzy. Także jestem z wami i zapraszam was do dalszej części tego filmu. I tak jak mówiłem, kolejnym etapem jest podłączanie do interfejsu. Moi drodzy, w interfejsach mamy różne sytuacje. Ja mam akurat Fastrack Pro taki interfejs, moi drodzy, ale możecie mieć różne. Natomiast w interfejsach, moi drodzy, możecie się spotkać z wejściami combo, czyli takie jack i XLR. Możemy podłączyć tu jacka albo XLR-a, albo po prostu w niektórych bardziej rozbudowanych interfejsach lub mniej rozbudowanych mamy po prostu wejścia jackowe jako wejścia. I teraz po prostu podpinamy się do interfejsu. Do interfejsu podpinamy sobie te kable, które wychodziły nam z instrumentu. Moi drodzy, tak to wygląda. I teraz tak, oczywiście musimy ustawić sobie czułość tych wejść, moi drodzy, żeby nagrać odpowiednio dźwięk.
I o tym będzie nam mówiła właśnie, o tym będzie nam mówił poziom tego sygnału w programie, w którym będziemy już to nagrywać. Moi drodzy, taka opcja to jest opcja, gdzie nie nagramy równorzędnie wokalu. O tym musicie sobie zdawać sprawę, że tak, nagramy tylko to, co jest w keyboardzie, czyli nagramy sobie podkład. Jest to opcja dobra dla tych osób, które chcą to zrobić po prostu z samego keyboardu, tak? Nie mają możliwości na przykład zgrania tego swojego materiału na przykład na pamięć USB, bo kiedy możemy zgrać na pamięć USB, no to takie podłączanie jest tutaj lekko robieniem sobie pod górkę. Ale są takie keyboardy czy syntezatory, że tego zrobić nie możemy, więc mamy tutaj taką możliwość podłączenia. I teraz tak, to w ten sposób działa, no i przekonamy się za chwileczkę, jak możemy to nagrać w programie do nagrywania. Moi drodzy, zostańcie ze mną już za chwilę. Teraz już jesteśmy w naszym programie. Mamy podłączone dwa jacki do naszego keyboardu. Wychodzimy z keyboardu. Wchodzimy do naszego DAW-u. Wchodzimy do interfejsu dwoma kablami, tak jak już to pokazałem. I teraz mamy sytuację, która, moi drodzy, może być tutaj ciekawa. Mianowicie podłączamy to wszystko i teraz musimy dokonać pewnych ustawień w programie. Polecam Wam zrobić tak, żeby stworzyć dwa kanały, moi drodzy, i spanoramować je lewo i prawo. I teraz zaznaczamy je do nagrywania i na każdym z tych kanałów wybieramy wyjścia naszego interfejsu tutaj i tutaj. I w tym momencie wyłączyłem teraz w keyboardzie ten dźwięk po prostu. I teraz możemy sobie po prostu go nagrać, moi drodzy. Więc zrobimy to sobie. Przejdźmy sobie na playlistę, tutaj na początek. Włączmy sobie nagrywanie. I puszczamy z keyboardu. No i moi drodzy, mamy nagrane. Mamy to teraz nagrane. I możemy sobie to odtworzyć, oczywiście. To jest, moi drodzy, jeden z prostych sposobów na to, żeby właśnie zarejestrować sobie keyboard za pomocą kabli jack-jack, moi drodzy. Właśnie taki sposób. To jest sposób na to, żeby zarejestrować sam keyboard. Jeśli mielibyśmy jeszcze jedno wejście w interfejsie, moi drodzy, na przykład na mikrofon, moglibyśmy nagrywać trzy źródła, bo wszystko zależy od tego, ile mamy tak naprawdę wejść tutaj. Ja mam tylko dwa, więc no nie poczynię tutaj nic innego, ale to Wam pokazałem. Za chwileczkę pokażę Wam, jak użyć miksera do tych celów, moi drodzy. Miksera, który ma więcej wejść niż jedno. No i jak to tutaj skrzętnie zrobić, no to już Wam za chwileczkę pokażę. Teraz kolejny sposób nagrywania, moi drodzy, czyli za pomocą miksera. Ja akurat korzystam z miksera Xenex USB, moi drodzy, gdzie mamy dwa wejścia mikrofonowe zamiennie z wejściami liniowymi i mamy kanały tutaj, do których możemy podłączyć keyboard. Mamy takie kanały dwa tutaj jeszcze. Więc tutaj możemy zaszaleć. Możemy podłączyć sobie dwa mikrofony nawet. Moi drodzy, czyli kanał pierwszy, kanał drugi. Ten kabel, który tutaj jest, trochę Was zmyli, ale to jest kabel podłączony do preampa, którym nagrywam ten film, więc mikrofon, który będę nagrywał, którym będę nagrywał do keyboardu, też będzie szedł przez ten preamp, więc się tym nie sugerujcie.
ale normalnie podłączacie tutaj sobie na XLR-a mikrofon. Podłączacie sobie, moi drodzy, tutaj keyboard. Ja zaraz wam pokażę, jak to zrobić. Mianowicie bierzemy kable nasze, już tutaj, które były, i wpinamy je po prostu w mikser. I jest pięknie. Kochani, teraz jeszcze jedna rzecz, bo tak, żeby to się wszystko udało, to teraz musimy przejść do programu. Oczywiście ten sygnał, który się tutaj pojawia, to jest oczywiście to, co ja mówię, więc tutaj się na razie nie sugerujemy tym. I tak, jeśli będziemy mieć mikrofon z Phantomem, no to musimy mieć przycisk, który włącza Phantom, to jest ten przycisk tutaj, prawda? I wtedy włączamy. Ja nie muszę tego robić, bo tak jak mówię, sygnał, który dociera do tego miksera, dociera przez preamp tym kablem tutaj, więc tym się nie sugerujcie. Normalnie będziecie mieć podłączony mikrofon na XLR. Kochani, i teraz tak, co my tutaj mamy? Mamy kanał pierwszy i mamy ten kanał trzeci, na którym mamy keyboard. Tutaj będziemy sterować, na tym pierwszym kanale będziemy sterować wszystkim tym, co dotyczy mikrofonu. Czyli musimy sobie wysterować czułość tutaj. To jest gain. Moi drodzy. I wtedy, jeśli potrzebujemy korekcji, no to robimy jakąś korekcję, prawda? Ten mikser jeszcze ma ustawienia kompresora, więc tego tutaj nie ruszamy. I mamy teraz możliwość nagrania tego, że właśnie z miksera. Powiem wam tak, próbowałem zrobić to w FL Studio i nie da się tego zrobić. Moi drodzy, nie widzi tutaj tej karty, nie widzi tego miksera, a to może dlatego, że ten mikser nie używa sterowników ASIO. Ale znalazłem program, którym się na pewno da to zrobić i za chwileczkę wam pokażę, jak to zrobić. Moi drodzy, w innym programie. I tak to wygląda, tak wygląda setup. Od keyboardu oczywiście podłączamy tak, jak podłączaliśmy. I tutaj właśnie tak to wygląda. Podpinamy sobie kanał lewy i prawy. I możemy już nagrywać wtedy. Sterujemy tylko jednym tutaj pokrętłem. Poziomem sygnału oczywiście możemy sobie wypośrodkować, czy chcemy głośniej wokal, czy chcemy głośniej instrument. Oczywiście wszystko to możemy zrobić, ale jest jedna taka wada tego rozwiązania. Mianowicie ten mikser wysyła do programu tylko mix stereo. Czyli będziemy mogli nagrać sobie swój wokal z keyboardem, ale nie będziemy mogli tego w żaden sposób podzielić w programie. Bo do tego musielibyśmy mieć mikser, który ma niezależne wejścia, moi drodzy, i który dzieli potem ten sygnał na wyjściu na poszczególne kanały. Są takie miksery, Alienet HIF na przykład takie miksery produkuje. Ja za chwileczkę pokażę wam, jak to zrobić w programie, więc widzimy się za momencik, dosłownie już będziemy realizować ostatni etap podłączania i nagrywania. Zapraszam. No i kochani, ostatni etap, który nam został dzisiaj do zrobienia, to nagranie. Tego materiału, a możemy to zrobić w Audacity. Właśnie. I teraz tak, należałoby najpierw sprawdzić poziomy, więc możemy zrobić to tutaj, ale najpierw musimy jeszcze ustawić naszą kartę. Moi drodzy, naszą kartę musimy ustawić, nasz mikser jako kartę do nagrywania, więc przyciskamy Ctrl i literkę P. Odpalamy nasze urządzenia i tutaj wybieramy sobie naszą kartę. I teraz w tym momencie, kiedy będziemy nagrywać, on będzie nagrywał nam z naszego miksera. Dajemy OK. I teraz tak, możemy tutaj sobie kliknąć, żeby monitorować sygnał. I teraz monitorujemy sygnał ten, który wchodzi. Ja teraz mam mikrofon. A teraz keyboard. Zobaczymy sobie, jak my tutaj możemy... La 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 la. Taka próba, moi drodzy, właśnie tutaj, żeby wyważyć to. To musicie sobie już wyważyć sami. No i spróbujemy sobie coś nagrać, kochani. Więc tutaj jedyne, co pozostaje mi zrobić, to
właśnie tutaj włączyć nagrywanie i nagrywamy. Otworzyłaś jej ty, a ja byłem sam. Taki list napisałaś mi, ja czekałem, nie wiedziałem nic, a ty, to byłaś ty, to byłaś ty. No i teraz, moi drodzy, mamy nagraną całą naszą tutaj nagrywkę w postaci dwuśladowego nagrania, które możemy sobie oczywiście odsłuchać. Tak, moi drodzy, dotrwaliśmy do tego właśnie momentu, kiedy nagranie dobiegło końca. Kochani, jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie oczywiście jak najbardziej. Ten program jest akurat bardzo fajny, można tutaj naprawdę dużo rzeczy potem z tym nagraniem zrobić. I jest darmowy przede wszystkim, więc to też jest ogromny plus tego programu. Pamiętajmy o tym, jak to podłączać, jak nagrywać. Moi drodzy, mam nadzieję, że ten filmik trochę Wam pomoże. Mam nadzieję, że będziecie już sobie z tym lepiej radzić. Mówię, im więcej wejść w karcie, tym lepiej. Ja chciałem Wam tak pokazać, to po prostu, moi drodzy. I dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Zapraszam na kolejne moje filmy. Lajkujcie, komentujcie. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się, cześć.